A teraz zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Pan Paweł, czyli pan śmieszny pan w niebieskiej czapce, nauczy nas kilku kroków ze swojej techniki tańca, czyli... hip-hop. A ja pokażę Wam kilka kroków baletowych. No to do dzieła. Ja zaczynam? Tak. Dobrze. Zaczynamy w ten sposób. A więc tak, nauczymy się kroczku, który nazywa się pada śnieg. Bierzemy rączki, już pada śnieg, i w dół. I góra, i dół. I góra, i dół. Ale nie będzie tak łatwo. Dodajemy nóżki. Hopa, 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 hopa. Mówimy razem. Hopa, 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 hopa. Super. Teraz dodajemy rączki. Hopa, hopa, i hopa, hopa, i hopa, hopa. Pada śnieg, pada śnieg. Powtarzamy. Pada śnieg, pada śnieg. Super. Teraz wy sami. Pada śnieg, pada śnieg. Pięknie. Dobra. Kolejny kroczek. Kolejny kroczek, który się nauczymy, nazywa się lepienie kuli. Czyli mam lepie, 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 rzucam. Jeszcze raz. Lepie, 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 rzucam. Lepie, lepie i w drugą stronę. Lepie, 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 rzucam. Lepie, 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 rzucam. Teraz wy. I lepie, 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 rzucam. Lepie, 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 rzucam. Spróbujmy z muzyką. 7, 8. Lepie, lepie. I w prawą stronę. Lepie, lepie. I w lewą stronę. Lepie, lepie. I w prawą stronę. Dobrze? Pięknie. Dobrze. Czyli nauczyliśmy się kroczku. Pada śnieg. I lepie, 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 rzucam. Kolejny krok, który się nauczymy, nazywa się zimno. Czyli mamy. Dzień dobry. Zimno. Dzień dobry. Zimno. Czy trzeba sobie uginać kolana? Oczywiście, ponieważ uginanie kolan to jest podstawa tańca hip-hop, czyli bounce. Bounce. Mówimy razem. Bounce. Jeszcze raz. I bounce. Teraz lecimy. Mam. Hej, zimno. Hej, zimno. Hej, zimno. Hej, zimno. Mówimy. Hej, hej, zimno. Zimno. Super. No to kochani, mamy już trzy kroczki. Teraz kolejny kroczek nazywa się jeździmy na nartach. Czyli stajemy boczkiem, żeby stanąć przodem. Na przykład do mamy, do taty, do babci, do kogokolwiek i próbujemy. Narty. 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 I do muzy. 5, 6, 7, lecimy. Narty, narty, narty. Mówimy. Narty, narty, narty. Pięknie! Kochani, już mamy tyle kroczków, że chyba jeszcze jednego brakuje. Na lodowisku coś. Lodowisko, okej. Okay. Zakładamy łyżwy. Już jest ślisko, dobrze. Próbujemy. I wracamy. I wracamy. Mówimy. Łyżwy! 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 Nie słyszę! Łyżwy! Łyżwy! Pięknie! Łyżwy! Już. Okej, okay, dobrze. To spróbujemy teraz połączyć te wszystkie kroczki. Mam nadzieję, że pamiętacie. Napijcie się łyczka wody. Super. Okej, okay, zaczynamy od pada śnieg. Czyli mamy ósemkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Śnieżka. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Hej, zimno, hej, zimno, hej, zimno, hej, zimno. Łyżwy, nie łyżwy, narty. Tylko narty, narty. I teraz łyżwy. Łyżwy, 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 łyżwy. Jo. Próbujemy wszyscy razem. Do muzyki. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I śnieżki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I zimno. Hop, zimno, hop, zimno, hop, zimno, hop. Narty. Zimno, narty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz łyżwy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I poza na koniec. Ha. Super.
Udało się. Piąteczka. No to teraz. Może teraz wyjdzie ci trochę nauka baletu, co? Wszystkie dziewczyny i chłopców też iść mają na te. Słuchajcie, musimy mieć jakiś szalik, ciepłozimowy szalik najlepszy. W czasie zimy musi być ciepły szalik. Będziemy pokazywać z nim różne sztuczki. Najpierw jednak spróbujemy stanąć na palcach. Trzeba podnieść pięty do góry. Panie w niebieskiej czapce. Oj. Na palce musimy wejść. Tak jest. I tak samo możemy się robić plie i relewę. Plie i relewę. Plie. To jest bardzo trudne. I relewę. Tak. Jest. O, nie jest. Nie jest trudne. Teraz stajemy w pierwszej pozycji. Piętki razem, palce na zewnątrz i machamy szalikiem raz na jedną, raz na drugą stronę, robimy taką falę. Raz i dwa, i raz i dwa, i raz i dwa. Super, hop. A teraz dajemy obrót z szalikiem do góry. Racz, musisz mocno wziąć szalik nad głową. Jak lasso. Tak jest. Teraz szalik dwie rączki do góry, tak jest, i kręcimy się na paluszkach. Tak jest, taki obrót. Tak jest, a teraz robimy w dół i do góry, w dół i do góry, w dół i do góry. Okej, a zobaczymy, czy potrafisz taką sztuczkę i czy wy potraficie. Bierzemy ten szalik tak na pół i robimy podskok, wyrzucamy szalik do góry i łapiemy z powrotem. Na razie to jest takie proste. No spróbuj, hop. I łapiemy. Świetnie. Jeszcze raz. Trzy, cztery. Hop! I łapiemy z powrotem. Teraz spróbujemy w czasie, kiedy szalik jest w górze, zrobić pod nim obrót. Uwaga. Hop, piruet i łapiemy szalik. Super. Spróbujemy jeszcze raz. Razem wszyscy. Uwaga. Gotowe szaliki. Trzy, cztery. Hop. Tak jest. Udało się. A teraz spróbujemy sobie zrobić rączkami do góry piruet na jednej nodze. Piruet, czyli obrót na palcu. Można przygotować sobie tę nogę. Na niej będziemy się kręcić. Hop. Ale trzeba utrzymać równowagę. Spróbujesz? Pięknie, brawo! To spróbujmy teraz wszyscy razem. Uwaga, trzy, cztery. Piruet śnieżny! I w drugą stronę. Piruet śnieżny! Świetnie! I wszyscy razem. I piruet! No dobra, Paweł. W takim razie jeszcze jedna sztuczka. Ręce do góry. Rozjeżdżamy się. Rozjeżdżamy się w szpagat! Haha, ha. To przecież takie proste. Już. Brawo! Każdy robi tyle, ile może. A tak naprawdę, jak nie możecie zrobić szpagatu, można najpierw klęknąć, położyć ręce po dwóch stronach stopy i teraz pomalutku próbować się rozjechać tyle, ile pozwala nam ciało. Bo to może jednak trochę boleć, jak ktoś nie jest przygotowany. Tak? Ale jak będziecie długo ćwiczyć i wytrwale, to ten szpagat będzie potem taki piękny. Nauczymy się jeszcze pięknego ukłonu na koniec. Szaliki na szyję. Pierwsza pozycja. Łączymy pierwszy, drugi i trzeci. Pierwszy palec razem z trzecim. Dokładnie. Trzymamy sobie pozycję przygotowawczą. Tu, jak koszyczek. I wysuwamy nóżkę do boku. Zabieramy ją do tyłu. I pięknie się kłaniamy. I w drugą stronę. Badminton di, demirą i piękny ukłon. Do zobaczenia! Pa, pa!